Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy serdecznie w programie 42200 na kanale Studio Częstochowa. No i jesteśmy tutaj tuż po wyborach. Tak, tuż po wyborach. Niedawno wznowiliśmy program. Omawialiśmy tutaj kwestie związane z kampanią wyborczą, a dzisiaj się spotykamy w celu takim, żeby troszeczkę skomentować to, co się już teraz stało. Piotrze, twoje zdanie tutaj w mieście, jak ty to odbierasz wszystko? No przede wszystkim solidna zmiana, jeśli chodzi o Lewicę. Utrata 6 radnych w Radzie Miasta. Prezydent Matyjaszczyk też stracił połowę poparcia względem poprzednich wyborów. Wygrywa do Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość 9 mandatów. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 7, potem tak. Lewica 6. Koalicja Obywatelska poprawiła wynik, bo mieli z poprzednich wyborów 3 radnych, teraz mają 7. Tak, więc to proszę Państwa, naprawdę dzieje się i teraz oczywiście druga tura Pochorecka przeciwko Matyjaszczykowi. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. No, powiem Ci, Piotrze, że ja się nie spodziewałem aż takiego wyniku. Gdzieś tam podskórnie rozmawiałem z wieloma ludźmi, wiesz, którzy znają tutaj środowisko, znają tutaj lokalne środowisko polityczne, znają te wszystkie roszady, te układy i tak dalej. No i powiem Ci, że każdy z nich twierdził, że bezwzględnie Lewica wygra i Matyjaszczyk wygra, wiesz. A tu się okazuje, że Lewica po prostu traci połowę. To jest jakiś szok w moim mniemaniu. No myślę, że też sporo na to pracowali przez te ostatnie lata. Gierkówka, no serial, który się do tej pory jeszcze do końca nie sfinalizował. Miasto wygląda jak wygląda. Zadłużenie sięgające prawie miliarda złotych. No to w końcu ludzie przejrzeli na oczy, więc ten proces utraty przez nich wpływów jakby nabrał znaczącej dynamiki już. Ja sobie tak myślę, że chyba też takie pewne, chyba za dużo było takich kwestii ideologicznych po stronie Lewicy, nie sądzisz? W tym ostatnim urzędowaniu. A co rozumiesz przez to ideologiczne? Jakoś tak nie bardzo. No, religia ze szkoły, tego typu. A tak, rzeczy, tam te happeningi, tam radny Sebastian Czeszkowski organizował. Wycofanie czy skończenie finansowania religii przez samorząd i tak dalej. To było w formie uchwał, nie? Ale tam dymu to sporo zrobiło. Nie? No, każdy ma jakieś tam swoje sposoby, nie? To tak się uprawia politykę, chociaż no, niestety no, to tak to wygląda w naszym świecie. No. Wydaje mi się też, że jednak działalność Lewicy Ogólnopolskiej też chyba jakiś wpływ miało, ponieważ no, ci posłanki, posłowie, którzy dostali się do Sejmu, no tam też zaczęli dość mocno ideologicznie sprawy stawiać i kto wie, czy to też nie miało przełożenia, ponieważ generalnie w skali kraju Lewica też straci. No, są za Konfederacją nawet. No. Zobaczymy komentarze, jakie są. Tutaj wrzuciłem wczoraj tą grafikę Exit Poll OGB dla lokalnapolityka.pl i tutaj najtrafniejsze, może takie bardziej kulturalne komentarze, tak. Bo... Niekulturalne też. Tak, no niestety niechęć do pisyzacji Lewicy i Matyjaszczyka sprawia, że może wielu wyborców zagłosuje nie za, a przeciw obecnemu prezydentowi. Osobiście uważam, że obecną Lewicę i jej działacze jest Lewicą wyłącznie z nazwy. To ludzie, którzy bez najmniejszych wyrzutów sumienia stali się majętni dzięki funkcjom w samorządzie i około samorządowych. 9 reakcji, pan tutaj Michał. No... To nawet Leszek Miller stwierdził, że obecna lewica to już nie jest ta lewica, która była kiedyś. No. Że to po prostu odeszli od tego, co... A zresztą kiedyś bodajże Ryszard Terlecki tak w takim przypływie szczerości powiedział, że z PiS-u polityk, że my to mamy dobre relacje z tą starą lewicą postkomunistyczną, bo oni popierają nasze programy socjalne, a z tymi nowymi to nie. Tak, nie, tak. Nie. No, jednak ta stara lewica była bardziej taka zjadliwa, nie? Tak. A ta nowa to już jest wojownicza, to Częstochowa, czyli umarłe miasto emerytów głosujących za kawę i senioralia. Niestety czeka nas jeszcze większy regres. Pan Zbigniew. Te 4 reakcje. No więc tutaj
skoczymy jeszcze może na profil pana prezydenta, bo to w sumie też dotyczy jego tutaj w jakimś niemałym stopniu. 202 komentarze pod jego wpisem. Jak do tego doszło? Jaki ten naród jest ciemny, niczym w ciemnogrodzie? 30 reakcji. Jak to, proszę Państwa, ciemny naród? To znaczy, że jak wybiera tak zwaną demokratyczną opozycję, to nie jest ciemny, tylko naród przemówił, a jak naród teraz tak wybiera, to jest ciemny? No nie, no bądźmy konsekwentni. To jest akurat komentarz przeciwko panu prezydentowi Mateuszczykowi, bo to takie tutaj... Tak, to jest przeciwko niemu, to nie jest. Ale jest też przykład pozytywny, gratulacje, to było dobre 14 rad rozwoju w trudnych warunkach dla Częstochowy, gdy rządy centralne okrajały samorządy, Częstochowa była w stanie znacząco poprawić infrastrukturę i utrzymać usługi publiczne na wysokim poziomie. Chociaż 33 śmiechy, 23 lajki, jedno trzymaj się. Więc tutaj takie, no, ale ktoś tam, Krzysiu, masz szczęście, że kontrkandydat jest z PiSu, inaczej mój głos powędrowałby do niego. Daje żółtą kartkę za ostatnią kadencję, ale wybór w drugiej turze jest jasny i prosty. PiSu tu nie chcemy. No właśnie. I pan Tomasz. I zatrzymajmy się tutaj przy tym komentarzu na chwilę. Proszę Państwa, spróbujemy teraz sobie trochę podywagować, jaki może być układ na nim. Właśnie, teraz bardzo są ciekawe opcje, jak to można... Powiem szczerze, ja tutaj tak patrząc tak stricte analitycznie, bez żadnych sympatii, to kto wie, czy by nie było lepiej, gdyby jednak wygrał Matyjaszczyk. Tutaj abstrahując od kwestii, jak zarządza miastem, chociaż zawsze może się zmienić, może się nawrócić tak politycznie, społecznie, może też religijnie, by nie miał przeciwko, prawda? Aczkolwiek no, niewątpliwie lepsza byłaby komunikacja z samorządem wojewódzkim, prawda, z sejmikiem wojewódzkim, z rządem centralnym, no bo oni są z opcji podobnych, nie? A Pochorecka z PiSu miałaby z tym, sądzę, niemałe problemy, nie? Więc tak patrząc, bo się mówię tak chłodno, no to byłoby może nawet lepiej, gdyby on wygrał dla finansów miasta i dla tamtych różnych transferów pieniężnych, nie? No poza tym wydaje mi się, że musiałby się bardzo liczyć z Koalicją Obywatelską. Tak. No. Bo nie mógłby sobie już tak za bardzo pohasać, no nie? I tutaj byłby jakby trzymany trochę, bo do tej pory no to koalicja miała tylko 3 radnych, więc... Dwóch uciekło do wspólnie nie dla Częstochowy. Jolanta Urbańska, która już też nie ma w Radzie, i Jacek Rewczyk, którego no, też już nie ma. No, ale to jest jedna, powiem, stajnia głosowała. No. więc teraz mają większą siłę, czują wiatr w żagle, poczuli wiatr w żagle, więc wydaje mi się, że tutaj tu pan prezydent Matyjaszczyk miałby dużo, dużo trudniej. Natomiast opcja taka, kiedy wygrywa Monika Pochorecka, to miałaby nieprawdopodobnie ciężką sytuację. No bo oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrało tutaj w Częstochowie, powiększyło swój stan posiadania o 2 radnych, mają 9, ale cały czas jednak no, nie będą w stanie rządzić samodzielnie, no bo nie sądzę, żeby Koalicja Obywatelska chciała tutaj popierać Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż tam mogą być jakieś pojedyncze może sytuacje, ale generalnie raczej myślę, że nie. Ja tylko sprostuję. Oczywiście miałem na myśli to, że byłoby lepiej dla tych transferów pieniężnych, gdyby wygrał Matyjaszczyk. Nie chodzi o to, że byłoby lepiej w sensie tak ogólnie, tak nie uważam, nie? Ale chodzi mi w tym jednym sensie konkretnym, nie? Tak, żeby tutaj nie być posądzonym tutaj... Oczywiście, proszę, inny... to dywagujemy tak, sobie, tak, nie? Tak, to są no, takie nasze luźne rozmowy. Chodzi tutaj właśnie o te analizy, nie? Takie... Tak. No. Także no Monika Pochorecka miałaby bardzo, bardzo trudno. Miałaby za sobą na 100% tylko tych swoich 9 radnych. No może jeszcze trzecia droga tam się dostała. Ale jeśli wejdzie tam wyżej, to wtedy ktoś wejdzie na jej miejsce chyba do Rady Miasta, bo wtedy się zrzeknie mandatu radnego, jak będzie prezydentem i będzie miała 10. No to nawet gdyby z trzeciej drogi jeszcze za nią, wiesz, stanęli, to i tak jest mało, no bo tam jest jeszcze jeden mandat wspólnie dla Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, ale to jest po prostu tak jak Krzysztof Matyjaszczyk. To wróciło do stanu pierwotnego, tak, była sama Krystyna Stefańska, odparli ci spadochroniarze i została Krystyna Stefańska, więc tutaj się sprawiedliwość tutaj dziejowa, ci, którzy zmienili szyldy, zostali odłączeni tutaj od wpływu. Myślę, że taki pstryczek w noc, nie? No tak, tak. Mnie to bulwersuje, że ktoś na przykład startuje z jakiejś partii, głosujemy na tę osobę, bo jest z tej partii i mamy zaufanie do tej osoby, a ona sobie potem zmienia partię, bo tam ma jakieś interesy. Nie, ja osobiście tego nie akceptuję, no absolutnie.
No więc tutaj takie, myślę, taki pstryczek w nos dostali ci radni, którzy tak sobie skakali, nie? Z kwiatka na kwiatek. No, oczywiście. No ale właśnie, to jest pewnego rodzaju sensacja w naszym mieście, bo nie ma, tak, nie ma Jolanty Urbańskiej, prawda? Nie ma byłego już wkrótce wiceprezydenta, marszałka, tak? Nie ma szefa Centrum Usług Komunalnych radnego Łukasza Kota. No to jest nieprawdopodobne. No, Kota nie ma, a jest Matyjaszek. Jak on będzie sobie żył teraz? Bo wszędzie zawsze razem byli, nie? Jak on pogłaszcza go. I słuchaj, wiecznie żywego już nie ma... Ryszarda Szczuki. Ryszarda Szczuki, od 1994 roku, nie przerwanie. Proszę Państwa, panie to po Ryszardzie, no koniec świata, no. No ale tak jest życie, no niestety, no. Ale pan Ryszard Szczuka ma tam swoje interesy, tam ma dobre, także na pewno będzie miał z czego żyć, także ta dieta to mu tam niewiele zaszkodzi. Tak, jeszcze mówiąc o, pozostając chwilę przy Prawu i Sprawiedliwości, dla mnie to jest też taka szokująca sytuacja, że oni nie potrafią nawiązać żadnej koalicji, no, jakichś rozmów. Ale to zobacz, tyle wyborów już pod rząd wygrali, nie? Wygrywają wszystkie wybory już od wielu, wielu lat i nie potrafią stworzyć jakiejś takiej sensownej koalicji rządzącej. Coś tam jest niedobrego. No, Jarosław nie pozwala. No tak, no, Jarosław oczywiście. Nie pozwala, tu jest. Powiem ci, że ja tak zauważyłem kilka razy, jak się pojawiłem na takich spotkaniach, gdzie tacy dostojni, że tak powiem, dostojni urzędnicy Prawa i Sprawiedliwości się pojawiali, to wytwarzali taką atmosferę, jakby, nie wiem, jakby jakiś Bóg wchodził, wiesz. I wszyscy w koło dostawali małpiego rozumu. No to jest nienormalna sytuacja, moim zdaniem. No. Nienormalna sytuacja. Jeśli tak to wygląda, jeśli powiedzmy centrum, pan Jarosław mówi, tak ma być i koniec, sami będziemy rządzić, no to mamy jak jest. No. A tam ci się potrafią fajnie porozumieć, koalicję stworzyć. No bo na tym polityka polega, że rozmawiamy, prawda? Stawiamy warunki, ja stawiam tobie, ty stawiasz mnie, rozmawiamy, co chcemy osiągnąć, nakreślamy jakiś wspólny plan działania, gdzie się możemy spotkać, gdzie się nie możemy spotkać, ale muszą być rozmowy. A tak możemy sobie wygrywać i co z tego? Że ale teraz według mnie moment dziejowy ma Łukasz Banaś wraz z swoją tutaj świtą, która niedługo obejmie mandaty radnych lub będzie kontynuowała przez dalsze lata, ponieważ no, od nich de facto zależy, jakie to miasto będzie miało teraz drogę, jaką obierze drogę. Czy się skuma z lewicą, czy dokona się jakiś cud lokalny i będziemy wzorem miłości, rozsądku się skumają z PiS-em, nie? A to kto wie, bo czasami się takie rzeczy zdarzają, bo to by mogło naprawdę jakiś taki proces jakiegoś takiego pojednania zapoczątkować, kto wie. No i ja muszę powiedzieć, że jak prowadziłem rozmowy z kandydatami na urząd prezydenta i z panem Banasiem rozmawiałem, powiem ci, że bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił. No, człowiek taki jak gdyby otwarty, no, zaprezentował się z dobrej strony. Także myślę, że no, panie Łukaszu, skoro pan... Łukasz! Tak, tak. Bo tu jest taki komentarz właśnie. Łukasz Banaś, jesteś nadzieją mieszkańców na to, że Rada Miasta już nie będzie czerwona. Nie układaj się z lewicą, nawet jak góra będzie kazać. Kota już nie ma, marszałka już nie ma. 4 lata ciężkiej pracy i wypalimy tych czerwonych towarzyszy gorącym żelazem. No to ciekawe. Bardzo mocny komentarz. Ciekawy komentarz. Jest to... Komentarz, druga strona medalika, satyryczna strona Częstochowy. Także to niekoniecznie musi być tak, że Koalicja Obywatelska będzie całkowicie popierała. Gdyby doszło już do wygrania wyborów przez prezydenta Matyjaszczyka, to niekoniecznie musi być tak, że wszystko będą popierać. Nie? No tak. No, to już... Koalicja Obywatelska poczuła wiatr w żagle, mi się wydaje. No to jest poważne obciążenie dla prezydenta Matyjaszczyka, no bo traci swoje zaplecze, przynajmniej jest mocno ograniczone. Będzie bardzo zależny od koalicji, tak. Poza tym pan Łukasz Banaś bardzo twardo mówił, że musi posprzątać po prezydencie Matyjaszczyku. No, czy oni się teraz skumają? To był tylko taki teatr, czy coś? Wiesz, czy... Polityka różne rzeczy widziała i nigdy się w polityce nie mówi nigdy. Czy teraz sobie wybaczą tutaj? No, musimy tylko się z sobą tutaj pojednać, zaprosimy do programu jakieś zerwane więzi, wybacz mi, nie? I tam...
Zrobimy jakieś. Ale takie... jedno jest pewne, że teraz już Łukasz Banaś ma swoje 5 minut. Może naprawdę pokazać, że teraz jest kimś. Nie? Teraz jest takim języczkiem uwagi. Jest, nie? Tak, on dużym jakby, języczkiem. On jakby teraz ten ster będzie dzierżył, od niego zależy los miasta na najbliższe 4 lata. Czy to miasto się faktycznie rozwinie, czy będzie dalej tak kuśtykało. No nie? Lewica bez niego praktycznie nie istnieje. No PiS też bez niego nie istnieje. No PiS też bez niego nie istnieje. No. Także jest tutaj, pan Łukasz Banaś jest rozgrywającym. Więc to... Sukces, no właśnie, i teraz porozmawiam o sukcesach i porażkach, więc bezapelacyjnie porażka Lewicy straszliwa, stromotna. Sukces wielki Koalicji Obywatelskiej. PiSu też. PiSu też jest, tak. 9. Bo, proszę Państwa, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę taką rzecz, że właściwie pan premier Donald Tusk zapowiadał, że chodzi o to, żeby już zmieść PiS, nie? Ze wszystkich województw, po prostu wymieść ich całkowicie, żeby świat zapomniał, a tu nie. Się okazuje, że są mocni i mogą namieszać jeszcze. No to jest takie, no przecież wiadomo, tak jak w Stanach, że są dwie potężne partie, Republikanie i Demokraci, i tak się zmieniają. Czasami ci rządzą 2-3 kadencje, potem się zmienia, to tak, to nie ma tak, że ich się wypleni. To będzie taki system dwupartyjny, nie? Tylko że no, tak mi się wydaje, ku temu zmierzamy, że PiS, koalicja. Tak, tak. No a Donald Tusk doskonale to rozgrywa, bo po prostu wchłonie te wszystkie przystawki. No, ewidentnie to się dzieje na naszych oczach i zostanie Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska i tam przybudówki, nie? Koalicja Obywatelska. No i Prawo i Sprawiedliwość, duopol będziemy mieli. A jak tam oceniasz trzecią drogę? Oni tak raczej słabo. Tylko 2 mandaty. Myślałem, że będą mieli tak te 4, myślałem. Ale wiesz co, no, patrząc na całą tą kampanię, to oni mieli, wiesz, no, widać, że tam nie ma pieniędzy. Że pieniądze były tylko w Koalicji Obywatelskiej i w Lewicy, no nie? No. A poza... Prawo i Sprawiedliwość, no Monika Pochorecka sukces odniosła wielki, moim zdaniem. Wielki sukces Moniki Pochoreckiej, bo tam nieduża różnica jest między... 27, 30 chyba 1. Jeden, no, 4 punkty procentowe, więc zrobiła bardzo duży wynik. Właściwie mało jej było widać, no. Może gdzieś indziej ona była bardziej widoczna, no, były czasem jakieś tam billboardy większe, ale generalnie małe zdjęcia i w ogóle, a wszędzie był prezydent Matyjaszek, wszędzie lewica obwiesiła wszystko, nie? Więc biorąc to wszystko pod uwagę, to jednak wielki sukces. No. Alternatywa dla Częstochowy, klęska kompletna. Klęska kompletna, chociaż... Ani jedna, bo oni mieli naprawdę dużą kampanię, przynajmniej w internecie. Te filmiki robili różne i nic właśnie. Nie? No, wydaje mi się, że tutaj troszeczkę było za dużo konfrontacji z ich strony, bo jednak nasz naród jest taki... Jedni powiedzą, że ciemny, tak jak właśnie tutaj czytaliśmy. Drudzy powiedzą, że właśnie mądry. Inni powiedzą, że bardzo emocjonalny. Ale wydaje mi się, że prawda jest taka, że jesteśmy takim narodem, że skrajności nie tolerujemy, nie? Czyli skrajność w jedną czy w drugą stronę odrzucamy. Czyli generalnie jesteśmy mądrym narodem, powiedziałbym. No i tak... Sądząc po wypowiedziach właśnie Alternatywy dla Częstochowy, no wydaje się, takie moje osobiste zdanie, że troszeczkę za dużo konfrontacji, bo gdyby więcej było tam, nie wiem, dialogu, jakieś więcej uśmiechu, nie? Mniej tam mówienia o tym, że obecni urzędnicy... No kopać fundamenty. No właśnie, to może byłoby inaczej. Niemniej jednak uważam, że to jest jakiś kapitał na przyszłość. Jeśli wytrwają, nie rozwiążą się, będą pracować dalej, to myślę, że to może być ciekawa alternatywa rzeczywiście. No i na koniec wybieram Częstochowę, również wynik, również bez żadnych tutaj, a nie jeszcze demokratyczna RP, czyli... Oni... No to pani Urbańska, w ogóle tam nie weszli. Wybieram dla Częstochowy. No tam było paru naprawdę fajnych ludzi, no nie dostali się niestety. No jednak troszeczkę to się przenosi z centrum, tak jak głosują ludzie na poziomie centralnym, no to się troszeczkę na doły też przenosi, nie? Czyli cały czas... Ale co by nie powiedzieć o tej lewicy, to jednak w Częstochowie oni mają chyba najsilniejszą pozycję. Bo gdyby teraz procentowo wziąć, to oni około 20% zdobyli. Tam 19 zgłoszono. A tak myślę, że robimy kolejną debatę, teraz Matyjaszczyk
I Pochorecka? Czy wysyłamy zaproszenia? Czy w sumie to? No wiesz co, myślę, że możemy pomyśleć, ale... Czy się zgodzi pan prezydent? Nie wiem. Po raz trzeci powie, że... Ja ci powiem tak, że ja się już zezłościłem na pana prezydenta i ja już do niego nie będę wysyłał. Chyba, że ty. Czyli ja go gdzieś tam spotkam na mieście i go zapytam osobiście, tak. Nagrywając to. Tak. Zobaczymy. Nie odpowiada na maile, nie. Ja już, bądźmy poważni. Już wystarczy. Wystarczy. No to co? To już chyba wszystko, żeśmy omówili. Tak na szybko spostrzeżenia nasze, co się tutaj w naszym mieście będzie działo. Tak, no. Jeszcze mamy przez sobą 2 tygodnie kampanii. Teraz nie wiem, kiedy się zbierze pierwsza nowo wybrana Rada Miasta. Czy to będzie, żadnych informacji o tym jeszcze nie mam. Ale myślę, że wkrótce, nie? I tam... Także no, mamy kolejne wybory, gdzie praktycznie różne strony są zadowolone, że wyszło fajnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.